Przechodzimy teraz do drugiej lekcji w serii zwanej Spór, Konflikt. Tematem naszej lekcji jest spór z Syjonem. Będziemy czytać z Księgi Izajasza 34:8. Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. Pamiętajcie, że te lekcje zajmują się życiem jako jedynym usprawiedliwieniem dla naszego funkcjonowania jako Kościół. Spór Syjonu jest sporem o życie Syjonu. Syjon jest często przedstawiany w Starym Testamencie jako oblubienica Jahwe. Znamy powiedzenie dziewice Jeruzalemu. Syjon był stale w centrum dyskusji. Zawsze był przedmiotem zazdrości, pożądania i antagonizmu narodów. Wszystkie narody pewnego razu znalazły się w pewnej relacji z Syjonem. Boży spór z narodami dotyczył życia Syjonu. Miejmy to w pamięci, kiedy bierzemy Nowy Testament i rozważamy duchową interpretację tego tematu. W Księdze Objawienia opisane jest Nowe Jeruzalem, wstępujące na dół od Boga, przyozdobione jako oblubienica, małżonka baranka. Objawienie 21, 9 i 10. Dalej apostoł mówi: I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Końcowy rozdział objawienia przenosi nas do miasta, gdzie centralną rzeczą jest drzewo życia. Ze środka miasta wypływa rzeka wody życia. Patrząc na tę pełnię, duch i oblubienica mówią przyjdź. Tu widzicie duchowy przepływ tego, o czym właśnie mówimy. Spór o życie Syjonu ma się ku końcowi, a cechą charakterystyczną tego finału jest życie pełne i zwycięskie. W Księdze Objawienia Bóg rozprawia się z narodami. A na końcu wszystkie narody widziane są jako przeprowadzone przed sąd Syna. Spór Syjonu został na zawsze rozstrzygnięty i wreszcie Syjon jest zwycięski w pełni życia. Powiedzieliśmy już dość dla ustalenia faktu, że ten spór dotyczy życia i tym obecnie jesteśmy zajęci. W duchowym sensie jesteśmy dzisiaj w Bożym sporze o Syjon. Koniec listu do Efezjan wyjaśnia nam, że spór ten dotyczy Kościoła i życia Kościoła. W poprzedniej lekcji widzieliśmy, że najważniejszą rzeczą dla Boga jest świadectwo życia. Nie chodzi o tradycję, ani też działalność i aktywność chrześcijańską, ani też o tak wiele dobrych i pożytecznych rzeczy, które były godne pochwały nawet w oczach Bożych. To, co było centralną i podstawową sprawą przy Bożym wyborze, to właśnie świadectwo życia. Inne rzeczy bez tej jednej są zupełnie bezwartościowe. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia Pan jest przedstawiony jako ten, który żyje, który był umarły, ale teraz żyje na wieki wieków i ma klucze śmierci i piekła. Ożywiony z martwych, stoi pośród świeczników i osądza je według tego, co widzi, jako ten, który żyje i który pokonał śmierć. To, co on stwierdza i ujawnia tym zborom, jest miarą tego, jak bardzo zostało zatracone świadectwo dla niego. On pokazuje to, co zniszczyło to świadectwo i nazywa to po imieniu. A są to rzeczy, które przeszkadzały w pełnym objawieniu jego, jako żyjącego. Jest to objawione, że najcenniejsza dla niego rzecz to życie duchowe w pełni,
mocy i w ekspresji. Gdzie tego nie ma, tam to, co nazywa się Kościołem, jest fałszywym przedstawieniem Boga. Chcę teraz zauważyć kilka myśli, przechodząc przez Stary Testament, by pokazać pełniej, jak Bóg jest zazdrosny o życie i jaka jest Jego relacja do życia. Przejdźmy do początku, do nieposłuszeństwa Adama i do utraty jego pozycji w relacji z Bogiem. Powstaje pytanie o drzewo życia. Zauważcie, jaki jest sąd następujący po upadku człowieka. Jaki Bóg czyni pierwszy krok ostrożności w relacji do drzewa życia? Bóg postawił cherubina z ognistym mieczem wirującym, by strzegł dostępu do drzewa życia, by nikt do tego drzewa nie miał dostępu. Wyjaśnienie tego znajdujemy w ostatnim rozdziale Biblii. Drzewo życia pośrodku miasta Bożego jest czymś, z czego wyłączony jest wszelki grzech czy nieprawość. Nikt nie może poznać życia wiecznego, jeżeli nie będzie w nim działać odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Zaraz na początku Bóg zrobił krok, by uchronić drzewo życia od dostępu do niego grzesznego człowieka. Bóg nie chciał pozwolić, by grzeszny stan utrwalał się w nieskończoność. Stan utrwalany to stan pełni życia, który baranek osiągnął przez przelanie swojej krwi. Już na początku widzimy Boże, zazdrosne, chroniące podejście do życia. Dobrze jest zauważyć, że On zawiesza posiadanie życia wiecznego do czasu, aż potężne dzieło krzyża rozprawi się z grzesznym stanem, który gdyby się utrwalił, świat byłby poza wolą Bożą. Następny krok w wyjawianiu Bożego podejścia do życia jest widzialny w jego postępowaniu z Kainem i Ablem. Kiedy Kain zabił Abla, Bóg natychmiast wkroczył na scenę. To jest coś, czym On zajmuje się przede wszystkim. Pierwszym pytaniem Boga było, gdzie jest Abel, twój brat? Kain odpowiedział, nie wiem, czy ja jestem stróżem mojego brata? Bóg odpowiedział, cóżeś to uczynił? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi. Genezis 4, 9, 10. Potem widzimy, co Bóg powiedział do Kaina. Został on przeklęty, naznaczony i Bóg położył na nim piętno. Kain zawołał, zbyt wielka jest moja wina, by można mi ją odpuścić. Wiersz 13. Takie jest Boże podejście do życia. Popatrzmy na Noego. Warunki przymierza Boga z Noem są nam dobrze znane. Było to poważne ostrzeżenie dla ludzi. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana. Genezis 9:6. Bóg będzie wyrównywał sprawy. Nikt z ludzi nie może tego wykorzystywać. Nikt z ludzi, który dotyka tego, co jest drogocenne w oczach Bożych, nie skorzysta na tym. Jeżeli okradniesz człowieka, będziesz obrabowany. Jest to poważne ostrzeżenie, ale też pokazuje Boże podejście do życia. Przejdźmy do Enocha. W Starym Testamencie jest wielkie objawienie myśli Bożej w stosunku do człowieka odnośnie życia. Bóg myśli o życiu, a nie o śmierci. Wróćmy do Enocha, który przerwał to długie pasmo śmierci. Enoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Genezis 5:24. Bóg pokazuje, co ma na myśli, kiedy człowiek przechodzi do żywej społeczności z Nim.
On myśli o życiu, a nie o śmierci. Takie są Boże myśli. I będzie to wspaniale wyrażone w społeczności Jego wierzących dzieci, które pozostaną żywe i zostaną przeniesione przed Jego oblicze. Następnie przechodzimy do Abrahama i Izaaka. Kiedy Bóg ma na myśli wielki cel, musi mieć też rzeczy postawione na gruncie, na którym nie może ich dotknąć śmierć. Izaak jest tym, z którym związany jest Boży duch i cel. Dla tego celu Izaak musi być symbolicznie poza śmiercią. Jeżeli ten cel ma być wykonany w nim, musi dojść do śmierci, by śmierć zniszczyć. To jest wielka ilustracja Bożego celu na gruncie życia nieśmiertelnego. W tym wielkim Izaaku ma być zrealizowany cel Boży bez bojaźni przed śmiercią, która mogłaby w tym przeszkodzić. W Chrystusie śmierć jest przeszłością, nie przyszłością. On umarł, ale żyje na wieki wieków. Wszystko to są mocne, jaskrawe i czasami bolesne obrazy Bożego podejścia do sprawy życia. Jest to coś bardzo kosztownego. Dla Boga też to było niezmiernie kosztowne. Tych, którzy mają społeczność z Bogiem, też to kosztuje. To wszystko jest w zasadzie sporem o Syjon i Bożą zazdrością o życie. Następnie przechodzimy do Hioba. W księdze Hioba widzimy, że szatan przebywał w niebie i miał dostęp do Boga. Bóg rzucił mu wyzwanie. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. To jest Hiob 2.3. Szatan zarzuca szyderczo Bogu, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Czy widzimy, jak to zagadnienie życia jest związane z tym wyzwaniem? Bóg daje szatanowi pozwolenie, by dotknął Hioba. Dotknij jego ciała, rodziny, majątku i wszystkiego, co ma, ale powiada, zachowaj jego życie. Tu również przejawia się Boża zazdrość o życie. Szatan naciska w innym miejscu, chcąc wszelkimi sposobami pośrednio dotknąć życia Hioba, gdyż nie może go dotknąć bezpośrednio. Pośrednią metodą szatana było to, by Hiob zerwał z Bogiem, przeklinając go, by ostatecznie jego życie zostało zniszczone i utracone. By zrozumieć księgę Hioba, musimy pamiętać, że jest to spór o życie. Powiedzieliśmy, że jest to spór o wiarę, ale to jest czynnik relatywny. Prawdziwy spór to życie. Hiob przeszedł przez wielkie burze. Nić jego życia nie została zerwana, a koniec życia okazał się triumfalny. Kiedy nieprzyjaciel naciska, by zadusić nasze życie duchowe, kiedy chce je zakończyć poprzez nasz umysł lub poprzez okoliczności, jesteśmy doprowadzeni w próbach tak daleko jak Hiob. Zadajemy pytania i stajemy się zniechęceni. Każdy wierzący zna tą historię, jak daleko prowadzi to przygnębienie. Zadajemy pytania o Bogu, Jego mądrość i wierność. Musimy wiedzieć, że Bóg jest zazdrosny o życie. Bóg jest dozorcą życia. Mówimy nie tylko o życiu fizycznym. Sprawa zawsze dotyczy czegoś więcej. Zawsze znajdujemy coś więcej. Historia Izraela i jego wyjście z Egiptu jest ponownie sprawą życia lub śmierci. Bóg sprowadza to do sprawy najważniejszej, czyli życia lub śmierci. Ponadto Bóg idzie swoją drogą i sam zaopatruje. I wtedy, kiedy w kraju panuje śmierć, On sprawia, że Jego lud nie będzie podlegał tej śmierci. Będą żyć poprzez krew.
Życie Jego ludu jest pod Jego ochroną. Jeżeli dla ochrony tego ludu trzeba będzie porazić inny naród, Bóg to uczyni. Jeżeli Jego lud jest w niebezpieczeństwie, Bóg nie cofnie się przed niczym. Popatrzmy na prawo życia w Księdze Levitikus. Trzy fragmenty pisma z Księgi Levitikus mówią o Bożej trosce o życie. A nacisk położony jest na ludzi, by nie spożywali krwi, gdyż w krwi jest życie ciała. Levitikus 7:27. Tu jest przykład tego, jak Bóg ochrania życie. Życie jest dla Boga cenne, bo to jest Jego życie. Człowiek nie może wziąć życia i uczynić go swoim. Życie jest od Boga i musi zawsze być uważane jako święte dla Niego. Wszystko to razem prowadzi nas do faktu, że życie jest dla Boga święte i że On jest zazdrosny o to życie. Wolą Bożą jest życie, nie śmierć. Grzech i śmierć zawsze idą w parze tak, jak w parze idą sprawiedliwość i życie. Stary Testament jest ziemskim typem niebiańskiej prawdy. Wszystko to w Starym Testamencie pokazuje Boże podejście do życia. Jest to pokazane w sposób obrazowy. Stary Testament jest cieniem następnej dyspensacji, której zostało dane człowiekowi życie wieczne. Przechodząc do Nowego Testamentu, zobaczymy, że nie chodzi tylko o przedłużenie życia duszy, ale chodzi o wieczne życie człowieka. Ja przyszedłem, abyście miały życie i abyście obfitowały. Jan 10:10. To właśnie o takie życie Bóg jest zazdrosny. Nie pozostaliśmy zbyt długo w Starym Testamencie, a już ten spór przenosi się w inną sferę i widzimy go teraz w realiach duchowego życia człowieka. Obecnie spór, konflikt, dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, czy człowiek ma posiadać takie życie, czy nie? Po drugie, czy to życie, raz otrzymane, powinno mieć pełną możliwość ostatecznej ekspresji w człowieku, czy też ma być udaremnione i powstrzymane przez człowieka? To jest konflikt. To jest ten spór i ciągle dotyczy życia. Teraz z cieni typów przechodzimy do rzeczywistości. Stwierdzamy, że istnieje ciągły atak na życie. Więc patrzymy na rzeczywistość. W związku z tym możemy znowu wziąć te przykłady i patrzeć na nie. Co możemy zobaczyć na przykładzie Adama? Niewątpliwie nadrzędną rzeczą dla Adama jest drzewo życia, które było pośrodku ogrodu. Adam nie posiadał tego, co przedstawiało drzewo życia. Nie ma jednak wątpliwości, że taki był plan Boży dla człowieka. Ta typologia jasno wskazuje, że Bóg chciał, by człowiek otrzymał życie wieczne. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, a potem żył na wieki. Genezis 3:22. Dla Adama przeznaczone było życie wieczne w żywej społeczności z samym Bogiem. Szatan skierował swoje uderzenie w tą społeczność i na pewien czas mu się udało. Adam stracił społeczność przez grzech. Paweł mówi nam, że w Adamie wszyscy umarli. 1 Koryntian 15:22. Był to atak na to, co było Boże. Tym atakiem była śmierć. Tak samo sprawa wygląda z Abelem. Abel miał myśli duchowe. Był człowiekiem, który uświadamiał sobie, jak ważny jest fundament prawdziwej i żywej społeczności z Bogiem. Tak więc Abel stoi jako świadectwo dla Boga, na gruncie życia, które triumfuje nad śmiercią i szatanem. Przez Kaina szatan pojawia się jako morderca tego, co było od Boga. Przeczytajcie 15 rozdział Księgi Genezis. Nie ma żadnego wytłumaczenia,
dla tej godziny ciemności. W tym czasie Abraham wchodził w relację z Bogiem odnośnie ludu nazywanego Bożym imieniem. Ludu, który uniknie sidła śmierci. W tym czasie Bóg przemawia do Abrahama w kontekście ludu, który zostanie wyprowadzony po 400 latach z niewoli z ręki tamtejszego mocarza. Teraz, zanim ta zagwarantowana wizja dotarła do Abrahama, tam przy ołtarzu, z ofiarą podzieloną na dwoje, wstąpiła ta straszna ciemność. W niewielkiej mierze ty i ja, jako Boże dzieci, znamy coś z tego przeżycia Abrahama. Kiedy Bóg chce czynić coś nowego albo dać dalsze objawienie, przechodzimy przez horror ciemności. Podchodzimy do tej nowej rzeczy od Boga, czując, że całe życie, całe światło i cała siła znika. W tym przeżyciu nie ma nic innego, tylko życie. To śmierć stara się pochłonąć to, co Bóg zamierza czynić. To śmierć chce pochłonąć to dziecko zaraz po urodzeniu. Jest to ta sama stara historia. To samo dotyczy Hioba, to atak ducha śmierci na to, co pochodziło od Boga w tym czasie. Popatrzmy też na Księgę Estery. Znamy obraz przedstawiony w spisku na lud Boży. Haman uknął spisek, że pewnego dnia wszyscy Żydzi zostaną zniszczeni. Jeszcze raz jest to atak na życie, które pochodzi od Boga. To jest właśnie ta walka duchowa. Przejdźmy do Nowego Testamentu, do samego Pana Jezusa, który w sobie zebrał to wszystko. Wszystkie te starotestamentowe typy są uosobione w Panu Jezusie Chrystusie. Po Jego narodzeniu diabeł chciał Go zamordować. Od tej próby mija wiele lat, o których nie mamy nic napisane o tym, co dotyczyło Jego życia. A potem znajdujemy Go na pustyni. Jedynym wytłumaczeniem tych pokus jest to, że były one atakiem na Jego życie. Pokusy te miały przerwać Jego łączność z Ojcem i przenieść Go tam, gdzie można Go by pokonać. W tych przeżyciach widzimy, że nawet On, gdyby rzucił się z krawędzi świątyni, nie mógłby liczyć na ochronę aniołów. Nie byłoby pomocy. Aniołowie nie mają obowiązku nosić na rękach kobiet i mężczyzn, którzy świadomie kuszą Boga. Z pustyni Jezus poszedł do Nazaretu, gdzie otworzył pisma, by czytać. Efekt był taki, że wypchnęli go na szczyt wzgórza, na którym stało ich miasto, by go stamtąd zrzucić. Trochę później Żydzi wzięli kamienie, by go ukamienować. On wszedł z nimi w spór. Dlaczego chcecie mnie zabić? Jan 7:19. Co jest powiązane z takim pytaniem? Jan 8:44. Waszym ojcem jest diabeł. On był mordercą od początku. Popatrzmy teraz na jezioro, gdzie sztorm o mało nie przewrócił łodzi. Kiedy go obudzono, powstał i słowami podobnymi do tych, których używał do wypędzania demonów, przemówił do sztormu i ten ucichł. To wskazuje, że działały tam jeszcze inne siły, a nie tylko wiatr. To atak śmierci na to, co jest z Boga. Ta sama rzecz weszła też do Kościoła. Za niedługo Szczepan został ukamienowany, Jakub zamordowany, a Piotr aresztowany z tym samym zamiarem, ale został cudownie uwolniony, bo Bóg jeszcze z nim nie skończył. Paweł często ocierał się o śmierć, o utratę życia. To była walka z siłami śmierci. Nawet dzisiaj dziesiątki tysięcy chrześcijan są prześladowane, są zmuszani do oddania życia za świadectwo Chrystusa. Jest to spór o Syjon, walka o życie ludu Bożego.
Oby Bóg dał nam zrozumieć sercem naturę tego sporu i tej bitwy. Nigdy tak naprawdę nie szukamy Pana w związku z tym sporem, nie utożsamiamy się z Jego intencjami zwycięstwa, nie jesteśmy Jego narzędziem w tej sprawie, aż zrozumiemy w pełni, o co w tym wszystkim chodzi. Gdyby Kościół był naprawdę żywy dla tej sprawy, nie mógłby się modlić tylko ze względu na religijny zwyczaj. Nie pozwolilibyśmy sobie na to, by wypowiadać jedynie słowa i nazywać to modlitwą. Leżelibyśmy na naszych twarzach w ogromnym boju przeciw temu złu, które chce pochłonąć życie ludu Bożego. Ale nie będziemy tak się modlić, dopóki w pełni nie zrozumiemy zagadnienia duchowej walki. Chociaż możemy wiedzieć o tym w sensie duchowym, potrzeba, byśmy się obudzili na to, co się dzieje i poznali, że za tym często stoi inna siła. Nieprzyjaciel cieszy się, jeżeli pojmujemy te rzeczy na gruncie fizycznym, a tymczasem powinniśmy być świadomi tego, że chodzi o sprawę o wiele ważniejszą. Do czego on zmierza? On chce zniszczyć nasze życie modlitwy. Czy idzie to w kierunku osłabienia nas i sprowadzenia do stanu nieużyteczności dla Boga? Jeżeli tak, to nie możemy tego akceptować. Nie szukajcie diabła z ogonem i rogami. On nie przychodzi w taki sposób. On ukrywa swoje ścieżki. Przychodzi w taki sposób, że wygląda to na działanie zupełnie naturalne. Kościół musi zrozumieć, co dzieje się naprawdę. Szatana nie obchodzi, ile jest tak zwanych kościołów, ile kazań, jak bardzo religijne jest uwielbienie. Szatan jest wrogiem życia. Większość kościołów mu nie przeszkadza, ponieważ nie ma tam życia, nie ma świadectwa zmartwychwstałego Pana, nie ma tego, przeciwko czemu mógłby walczyć. Nieprzyjaciel prowadzi takie kościoły do duchowej śmierci. Śmierć duchowa jest wszędzie, gdyż Kościół jako całość nie jest żywy dla tej sprawy, dla sprawy życia.